Cześć, z tej strony mówi Zielu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie. Dzisiaj porozmawiamy o filmiku, który widziałem dzisiaj rano, z którym już miałem styczność dużo wcześniej. On ma 3 lata. Chyba widziałem go na premierę, znaczy kiedy miał premierę. Ja wtedy byłem studentem chyba drugiego roku filozofii. Tak by się chyba zgadzało, więc moje pojęcie o świecie, moja dojrzałość myślowa, intelektualna stała na innym poziomie niż jest dzisiaj. Filmik nosi tytuł My Job is to Open and Close Doors. Oczywiście link macie w opisie, polecam go obejrzeć, bo no, długi nie jest, 3 minuty 42 sekundy. Możecie to spokojnie zapauzować, obejrzeć, mieć własne przemyślenia i wrócić do niego. Ja i tak go teraz Wam streszczę, nie dokładnie, ale tak pokrótce. Fabuła tego filmiku dotyczy tego, że mamy statek kosmiczny i na tym statku kosmicznym mamy drzwi, tak zwany airlock. To są takie drzwi w tłumaczeniu polskim próżniowe, czyli takie grodzie, powiedzmy, które oddziela zewnętrzną barierę, zewnątrz statku, przestrzeń kosmiczną od samego statku, nie? Bo tu chodzi oczywiście o to, że w przestrzeni kosmicznej nie ma powietrza, więc jeżeli byśmy otworzyli te drzwi, to powietrze, które byłoby w naszym statku, by wypadło na zewnątrz, znaczy zostałoby wessane przez tą przestrzeń kosmiczną, nie dałoby się go tam pozbierać z tej próżni, no i by się wszyscy na statku tego podusili. W związku z tym istotne jest to, żeby to powietrze było w obiegu zamkniętym. No i co? Ważne jest to, żeby to powietrze nie uciekło, mówiąc bardzo kolokwialnie. I dlatego potrzebne są takie kilkustopniowe drzwi do otwierania i zamykania się. No i ten komputer, że ta sztuczna inteligencja ma bardzo proste zadanie. Astronauta w hełmie podchodzi i tam w skafandrze klika guzik i po kliknięciu guzika on otwiera te drzwi. Czyli rozpoczyna tam całą procedurę tego, żeby zassać powietrze, zamknąć grodzie, wypuścić na zewnątrz i zamknąć te drzwi i z powrotem ten. Zamknąć i wpuścić powietrze. No i akcja tego filmiku dzieje się, kiedy pewnego dnia astronauta podchodzi i wciska guzik, ale nie ma na sobie hełmu. I komputer to zauważa. I ma problem dotyczący tego, czy powinien otworzyć te drzwi, czy nie, bo ma tylko wpisane, że jeżeli wciśniesz guzik, powinieneś otworzyć drzwi. Ale do tej pory wszyscy astronauci, którzy wciskali ten guzik, mieli na sobie hełm, a teraz tego hełmu nie ma. I jest to ciekawe pod kątem tego, że jeżeli byśmy się skupili na tym inaczej, wiedząc jak działają komputery, jak działają zmienne, nie? No to wiem, że gdyby komputer nie miał napisane tej zmiennej dotyczącej tego, że osoba musi mieć na sobie hełm, żeby móc wyjść na zewnątrz, ale tylko by się opierało, jeżeli zostanie wciśnięty guzik, otwieramy drzwi, to i komputer by działał na tej zasadzie, to komputer nie mógłby mieć takiego dylematu, bo musiałby mieć linijkę kodu, która by mu dodała warunek if tutaj ma założony hełm, nie? Więc to jest ciekawe, bo w tym wypadku komputer sam zauważa zależność pomiędzy tym, że ci wcześniejsi astronauci, którzy wyszli na zewnątrz, mieli na sobie hełmy, a w tym wypadku ten jeden jest różny, czyli sam zauważa różnicę, pewną zależność, pewną zmienną i jego problem wynika z tego, że się zaczyna zastanawiać, czy ta cecha posiadania hełmu jest istotna dla tego człowieka, czy jest w ogóle sens? Czy jest ona na tyle istotna, żeby wpłynęła na jego decyzję dotyczącą tego, czy powinien otworzyć drzwi, czy nie? Czyli czy powinien zignorować naciśnięcie guzika, czy nie? I problem jest taki, że on musi jakoś zareagować na to wciśnięcie guzika, czy inaczej powinien zareagować na wciśnięcie tego guzika, no bo taki jest jego obowiązek. I możemy to bardzo łatwo przyporządkować do systemów, nie wiem, jak jesteśmy w pracy, nie? Bardzo często jest tak, że mamy bez stosunku pracy, musimy wykonywać polecenia dokładnie tak, wedle instrukcji naszego przełożonego. I tutaj nagle mamy dylemat moralny związany z tym, czy powinniśmy postępować wedle tej instrukcji, czy nie. Bo mamy coś, czego instrukcja w sumie aż tak nie obejmuje, a intuicyjnie zaczynamy dostrzegać, że coś jest nie tak. W tym wypadku tak, komputer dysponował intuicją. Intuicją polegającą na tym, że zauważył różnicę w tych podmiotów, którzy wychodzili za te drzwi. Ona wynikała z prostej obserwacji tego, że ta jedna cecha nie była i że ta cecha chyba jest ważna. On intuicyjnie pojmował tą cechę za ważną, bo przecież te skafandry mogły mieć różne elementy, różne. Nie wiem, mogły mieć naklejki,
nie wiem, te z przodu z tlenem, z jednej strony, z drugiej strony, nie? A on zauważył tylko ten hełm, że ten hełm jest istotny. Więc intuicyjnie musiał zrozumieć, że to ten hełm jest najważniejszy. No i też pytanie, jak to zrozumie, to ten pojął. No i teraz pytanie, czy w pracy jest tak samo, czy my zadajemy sobie takie pytania jak ten komputer, czy ten błąd jest istotny, czy ta zmiana jest istotna, czy może jednak jesteśmy jak ten prosty algorytm, który podałem na początku, że po prostu wciskamy ten guzik, no, ten zero-jedynkowo, albo jest, albo nie jest. Podobna funkcja mogłaby być z imperatywem kategorycznym, nie? Czyli imperatyw kategoryczny, zrób to, niezależnie od żadnych innych tych okoliczności, no to robimy to, to nie ma znaczenia. To jest już pierwsza ciekawa sprawa. Druga ciekawa sprawa jest oczywiście taka, że ten komputer, no, rozumując to intuicyjnie, sam wysuwa wnioski i on dochodzi do czegoś, czego pierwotnie nie miał zapisanego w swoich parametrach. To znaczy, on, obserwując daną osobę, wyciąga kolejne spostrzeżenie, takie nowe spostrzeżenie, że ta osoba posiada hełm na sobie, nie? Nosi na sobie pewną część, która się nazywa hełm. Ona nie występowała u innych podmiotów. I jest zdziwiony. Jeżeli obejrzycie ten filmik, pytania, które zadaje sobie komputer, to są pytania dlaczego. I bardzo dużo tych pytań to jest nie tylko dlaczego coś się stało, ale też dlaczego ten ktoś to robi. Czyli na przykład dlaczego ten ktoś wciska ten guzik, nie mając na sobie hełmu. Jakie to ma znaczenie? Gdzieś tam w komentarzu widziałem, że ktoś zakładał, że ten człowiek może chciał popełnić samobójstwo, dlatego nie założył tego hełmu na głowę. Dosyć odważna interpretacja, ale też jestem ciekawy, jakby komputer zareagował w sytuacji, w której by ktoś rzeczywiście namawiał go do tego, żeby otworzył te drzwi, bo wie, że on ma takie polecenie, że powinien to wykonać, właśnie po to, żeby popełnić samobójstwo, nie? Jakby do tego wyszło. I komputer w pewnym momencie mógłby dojść na przykład do wniosku, bo nie wiem, kilka osób tak było, była duża depresja, że aha, czyli te osoby, czyli jest nieważne, czy mają na sobie ten hełm, czy nie, bo to nie wpływa na nich. Bo zakładamy, że może nie wiedzieć, że te osoby potem wylatując do próżni umierają. Chociaż. No tak, możemy. Chociaż nie, bo jeżeli z zewnątrz są, to możemy założyć, że komputer posiada również z zewnątrz guzik, który osoby muszą wcisnąć, żeby wejść do środka. Więc może zauważać to, że są martwi, już nigdy więcej nie klikają tego guzika. Ale może nie rozumować, może nie odbierać tego jako coś złego albo coś dobrego. Może po prostu przyjmować, że aha, czyli ci, którzy mają hełmy, oni inaczej. Widzi tylko związek, że ci, którzy mają hełmy, wracają jeszcze z zewnątrz, a ci, którzy nie mają hełmów, tam zostają. Ale może tego nie waloryzować, może tego nie wartościować na zasadzie, że coś jest pożyteczne, czy jest niepożyteczne, nie? No chyba, że też przyjmiemy, że komputer chce cały czas wykonywać swoją pracę. Czyli w tym wypadku, jeżeli chce wykonywać cały czas pracę, to dla niego jest istotne, żeby było jak najwięcej osób, które chcą klikać ten guzik. Albo inaczej, które mogą klikać ten guzik, nie? Tylko to będzie już egoistyczne. I widzicie, i mamy te pytania dlaczego, nie? I możemy sobie założyć, że ten komputer cały czas będzie zadawał te pytania dlaczego. I to pytania dlaczego nie tyczy jedynie przyczyny, ale może też tyczyć skutku. Czyli nie tylko pytamy, dlaczego ktoś klika, czyli dlaczego wyszło to kliknięcie, no bo to jest bardzo łatwe do powiedzenia, bo człowiek wcisnął guzik. Ale dlaczego? Pytanie. Jeszcze inaczej, powiedziałem, że chodzi o przyczynę, co spowodowało to, że ktoś kliknął guzik, ale komputer raczej zadaje pytanie, dlaczego ktoś kliknął guzik, w tym znaczeniu, jaka jest jego intencja, co on chce osiągnąć poprzez to kliknięcie guzika, które wynika właśnie z tego, że nie miał tego hełmu założonego. Jest tam fajny fragment, w którym ten komputer już ma tak duży problem z tym rozumowaniem, z tym rozumieniem, że aby nie podjąć żadnej decyzji, załącza obwody tak, żeby było rozumowanie koliste, nie? Czyli żeby nie miało końca. I jest to śmieszne, bo podejrzewam, bardzo dużo komputerów dokładnie tak by zrobiło. Jeżeli wy zadacie pytanie komputerowi inaczej. Bardzo często jest tak, żeby nie było jakichś dziwnych wyników przy niektórych klatkach, jest dużo łatwiej zrobić, żeby się rozumowanie zapętliło, nie? Bo jeżeli rozumowanie się zapętli i będzie error, no bo jeżeli jest zapętlone, to nie będzie wyniku, będzie to liczyć w nieskończoność, no to człowiek ten zauważy błąd, nie? Tu od razu pytanie, bo to możemy odnieść do twierdzenia Gödla. Gödel uważał, czy inaczej, na podstawie twierdzenia Gödla można wywnioskować, że człowiek nie ma takiego samego poznania jak komputer, bo jeżeli widzimy zdanie kłamcy,
to my widzimy, że to zdanie nie ma rozwiązania. Kilka razy rozwiążemy i widzimy, aha, tu jest pętla i pójdziemy dalej. Natomiast komputer będzie liczył to właśnie do upadłego, tak jak to zrobił ten komputer z tymi drzwiami. Zauważył, że to nie ma rozwiązania i on celowo, żeby mieć własny spokój, zapętlił to rozumowanie, nie? Zamknął wody, żeby cały czas liczyły środku. Więc to jest w ogóle też ciekawe, bo ten komputer z racji tego, że mógł to zrobić z tymi przewodami, dysponuje jakby poznaniem ludzkim. Tak jakby te owody tego komputera pełnią taką samą funkcję jak dla nas to ciało, nie? Że my też możemy jakieś zamknąć swoje myśli. Widzimy jakieś myśli, a ta myśl cały czas krąży po moim ciele, mogę ją spróbować odciąć albo cały czas myśleć, nie? Czasem tak się mówi, że trzeba zająć czymś swoje myśli, żeby nie myśleć o czymś innym. Więc w ogóle jest bardzo ciekawe tylko pod kątem metafizycznym, czym jest ten komputer, czy faktycznie taka sztuczna inteligencja mogłaby istnieć. No ale zamknął to rozumowanie tylko po to, żeby oddalić podjęcie tej decyzji. I to możemy odnieść do naszej mentalności, do naszych problemów, powiedzmy, egzystencjalnych, związanych z tym, że kiedy nie wiemy, co robić, to boimy się podjąć jakąkolwiek decyzję, po prostu zapętlamy się, tak jak ten komputer. A jeżeli spojrzymy na to, jak to było w czasach starożytnych, czy jak w ogóle rozwijała się nauka, to bardzo często przychodzi taki moment metody PIP, czyli metoda prób i błędów. Bardzo często, jeżeli gra się w jakąś grę, to poznajemy te zasady przez ilość błędów, które popełniliśmy. Tak jest w szachach, tak jest w warcabach, znamy jakieś początkowe zasady. No i potem po prostu metodą prób i błędów szukamy tych najbardziej optymalnych rozwiązań. W wypadku jagód na przykład jest tak, że metodą prób i błędów zjedliśmy tą jedną jagodę, albo wiedzieliśmy, że jagody były dobre, znaczy, że smaczne, bo widzieliśmy na przykład, że inne zwierzęta je jadły i im nie zaszkodziły. No i potem się okazuje, że jednak nam szkodzą te określone jagody, nie? To też swoją drogą takie rozumowanie per analogia. Jeżeli zwierzę to zjadło i mu nie zaszkodziło, no to w takim wypadku im nie zaszkodzi. Ale no, generalnie tak jest, rozwijanie poprzez tą metodę prób i błędów. Tak się rozwija ta nauka. W tym wypadku osoba, która by nie chciała podjąć żadnej decyzji, czyli nie chciałaby zaryzykować, spróbować popełnić ten błąd, ewentualnie go poprawić, będzie jak ten komputer, który znalazł tam ten błąd i uważał, że najlepszym rozwiązaniem będzie go po prostu zapętlić. To poskutkowało tym, że gdyby człowiek nie wiedział o tym, że doszło tam do tego zapętlenia, to albo on by zużywał zasoby tego komputera na nikomu niepotrzebne wyliczenia, czyli by w sumie wytracał tylko energię tego statku, co zakładają, że statek musi gdzieś dolecieć, mogłoby to prowadzić do katastrofy, po prostu to, że tego prądu pożerał, ale to tak swoją drogą. I mówiłem o tym zapętleniu, nie? Że ten. A z drugiej strony. A z drugiej strony nie osiągnie tego celu, którym jest otwarcie drzwi, na przykład naprawienie czegoś na zewnątrz statku, nie? I nie spowoduje to też refleksji u tego człowieka, bo cały materiał kończy się tym, że ten człowiek drapie się po głowie, co się stało. I w momencie, kiedy drapie się po głowie, orientuje się, że nie ma na sobie hełmu i dlatego szybko ucieka, żeby naprawić swój błąd, nie? Ale generalnie to ten człowiek sam z siebie musiał to spostrzec, nie dostał feedbacku od komputera, komputer nie dał mu feedbacku na zasadzie nawet w sumie nie wiedział, jak mu sformułować ten problem, co jest w ogóle ciekawe, dlaczego na tym statku nie założyli instalacji, żeby ta sztuczna inteligencja mogła porozumieć się z tym drugim. I może to jest powód, dlaczego ludzie tak dobrze rozwijają swoją inteligencję i dlaczego te małpy czy inne ssaki naczelne tak przewyższają inteligencją inne gatunki, bo my mamy bardzo rozwinięte zmysły komunikacji, może nie zmysły, sposoby komunikacji. Potrafimy się komunikować, zakomunikować, co nam nie gra i to powiedzieć. Dlatego jest bardzo, bardzo niebezpieczny, w mojej opinii, sytuacja, w którym zanika między nami ta komunikacja, nie? Czyli w którym nie do końca wiemy, kim jest ta druga strona. Kiedy źle uprawiamy jakieś heurystyki, znaczy inaczej, jak upraszczamy komunikaty, nie do końca doprecyzujemy i się wściekamy, że druga strona dokładnie nam nie powiedziała, o co nam chodzi, nie? No to moim zdaniem jest trochę ten słabe, bo no, w tym wypadku najważniejsza jest komunikacja. Ten problem z tym komputerem mógłby zostać rozwiązany, gdyby porozmawiał z tym drugim człowiekiem, mógł powiedział: wiesz co, ja nie wiem, czy powinienem ci otworzyć drzwi. Dlaczego nie wiesz, czy powinieneś mi otworzyć drzwi? Bo twoja aparycja różni się od aparycji wcześniejszych astronautów, którzy tutaj przyszli. Co to znaczy, moja aparycja różni się od innych astronautów, którzy tutaj przyszli? Proszę mi to wyjaśnić. Nie masz tego,
na sobie, nie? Nie musiałby zdefiniować, że to jest hełm. I wtedy by tamten człowiek mógłby się zorientować, jak to nie ma takiego na sobie. I by była dokładnie ta sama reakcja, która była przez to, że zatrzymał wypełnianie tego polecenia, czy tam zapętlił to polecenie. Tylko no, istotne, w tym wypadku to ten człowiek miał tą władzę sprawczą w postaci tego, że on się zreflektował. To on podjął ten wysiłek intelektualny ku temu, żeby się domyślić, o co chodziło komputerowi. Można powiedzieć tak bardzo stereotypowo i to niesamowicie stereotypowo, ja tak nie uważam oczywiście, ale że komputer był w tym wypadku kobietą, nie? Że a, domyśl się. Nie, to jest bardzo złe myślenie. Wierzcie mi na słowo, że niektórym mężczyznom, zwłaszcza filozofom, niektórym też bardzo ciężko czasem jest ten dowieść się, o, co ma, ten ktoś miał na myśli. A już ja czasem jak się rozgada, też niektóre osoby mają problem z domyśleniem się, co mam na myśli, nie? Ale to swoją drogą. I podobał mi się wywód tego całego, że te całe doświadczenie, które było takie, że komputer doszedł do wniosku, że jego zadaniem nie jest tylko otwieranie i zamykanie drzwi. Jego zadaniem jest ochrona ludzkości poprzez otwieranie i zamykanie drzwi. To jest tak piękne, to jest tak piękna sentencja na koniec, no bo rzeczywiście, bo jeżeli on by źle wykonywał swoje zadanie w postaci otwierania i zamykania drzwi, to faktycznie ludzkości groziłoby uduszenie się tutaj na tym statku. Więc ma pod tym względem ten komputer całkowitą rację, mimo tego, że jest to bardzo zabawne spostrzeżenie, on tylko otwiera i zamyka drzwi. To się wydaje, że to nie jest aż tak ważna funkcja. Ale to też można podnieść do wszystkich poglądów dotyczących społeczeństwa, że każda nawet najmniej znacząca rola jest w społeczeństwie ważna, jest dla ludzi ważna. I wszystkie największe zmiany mogą się zacząć dopiero wtedy, kiedy ogarniemy te najmniejsze zmiany, nie? Czyli te, które są no najniżej, czy są, znaczy, co to też znaczy, że jest najmniejsza zmiana, nie? Jest takie powiedzenie, że zbiór naczyń połączonych albo tam z łańcuchami, że łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. O, jest takie powiedzenie. Czyli jeżeli mamy urządzenie, to siłę tego urządzenia liczymy nie poprzez to, jakie obciążenie może wytrzymać to najsilniejsze ogniwo łańcucha, ale ile może wytrzymać to najsłabsze, nie? No i tak, bo jeżeli odpadnie to najsłabsze, to reszta nie może wykonywać swoich funkcji, czyli w tym wypadku no to drzwi tak samo. Możemy założyć, że ten komputer musiał mieć też inne ważne funkcje, takie jak na przykład to, żeby był napęd do tego statku, żeby dolecieć do celu, ale no, tak się stało, że nie wyszło. Ale to nie znaczy, że drzwi nie są ważne. Swoją drogą, kiedyś był wypadek, już nie pamiętam, który to był projekt Apollo. Nie wiem, czy, chyba nie 11. Któryś Apollo, który nie doleciał. Był projekt Apollo, w którym astronauci wsiedli do rakiety, mieli dolecieć tam oczywiście, wiadomo, na Księżyc, ale doszło do awarii silnika. I awaria silnika była taka, że się zapalił cały statek. Od dołu leciał ten ogień i oni chcieli stamtąd uciec, ale zacięły się drzwi zewnętrzne i z racji tego, że się zamknęły te drzwi zewnętrzne, to wszyscy w środku spłonęli. Tak, dosyć brutalny przykład. To był któryś z tych początkowych Apollo, a wiem o tym, bo oglądałem film Apollo 13. Taki film, bardzo fajny zresztą, film fabularny, chyba z Tomem Hanksem nawet. Z porządku, polecam wam, jak jesteśmy przy temacie drzwi. No i kończąc, jest to fajny filmik, jest bardzo pod kątem egzystencjalnym przede wszystkim, no bo tutaj te drzwi dojrzały swój sens egzystencji w tym, że otwierają i zamykają drzwi po zachowaniu tego astronauty. Ale od strony takiej przemyślenia, tego zachowania, jak wygląda rozumowanie tutaj człowieka i tej maszyny, co ona obserwuje, a co nie, jest to ciekawe pole do manewru i w ogóle to zainteresowania się, czy faktycznie sztuczna inteligencja wyciągająca tak daleko idące wnioski, obserwacje, może istnieć. Czy może istnieć? Czy jesteśmy w stanie taką napisać? Moim zdaniem to by było bardzo trudne. Musielibyśmy znaleźć jakieś logiki, które nie byłyby zbyt logiczne. Musiałyby być irracjonalne. Bo mam wrażenie, że człowiek właśnie z tego powodu, że jest tak bardzo irracjonalny i może tak często popełnia te błędy, to dzięki temu jest w stanie wpadać na coś nowego i jest w stanie tak efektywnie myśleć. Taka jest moja opinia. I maszynom brakuje tego właśnie wrażenia błędu, nie? Tej autorefleksji tego, że popełniają błąd i że coś mogą naprawić. Myślę, że dopóki nie przeskoczymy tej granicy,
to możemy spać spokojnie, że nasza sztuczna inteligencja nas nie zabije. Problem będzie, jeżeli właśnie maszyny nauczą się naprawiać własne błędy, je identyfikować, stawiać sobie własne cele. Ale to już do tego w ogóle będzie bardzo daleko. Więc życzę wszystkim ciepłego, dobrego dnia. Żegnam się z wami serdecznie. Pilnujcie, to jest, upewnijcie się, że wasze drzwi są zamknięte. Trzymajcie się, pa, pa.